Bitcoin po raz kolejny broni się przed spadkami, odbijając od linii trendu spadkowego. Jak wygląda aktualna sytuacja? Co się zmieniło? Czego możemy się spodziewać w najbliższych godzinach czy w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o Bitcoina, ETH, DOTA oraz wybranych przez Was altcoinów? Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co poniedziałek, analiza rynku krypto. Powiem Wam o moich scenariuszach, zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Omówimy sobie, co się wydarzyło od piątku i zobaczymy, czy coś się tak naprawdę zmieniło przez weekend i czego ja oczekuję, jeżeli chodzi o potencjalne ruchy wzrostowe czy spadkowe. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, przybić dzwona, zostaw komentarz taktyczny lub napisz po prostu, jakiego alta chciałabyś, abym dla Was przeanalizował w kolejnym materiale i te najczęściej powtarzane przez Was zostaną przeze mnie przeanalizowane. I dzisiaj pojawi się jeszcze ankieta na moim Instagramie łukaszpachowski.pl, w której również wypiszę 4 alty i tego, którego wybierzecie w ankiecie, jutro również przeanalizuję i wrzucę na Insta. Nie przedłużając, lecimy z tematem, lecimy z analizą, zaczynamy od Bitcoina. Mieliśmy piątek. Był piątek. Piątek był tutaj, tak, 11. Jesteśmy na interwale 4-godzinnym, zejdźmy sobie może na 2 godziny. Byliśmy gdzieś tutaj w tych okolicach, właśnie przy linii trendu. Co nam tutaj odbijało? A, to była ta manipulacja tutaj. Ok, już mi się przypomniało, na interwale 1 godziny było to fajnie widać. Góra, dół, potem nam cena jeszcze raz zrobiła górę, znowu testowała tą linię trendu. Zobaczcie, po raz kolejny w ciągu tak naprawdę 4 dni mieliśmy test tej linii trendu. No i widać, że na interwale 4-godzinnym, który jest dla mnie zdecydowanie mocniejszy i ważniejszy niż interwał 1-godzinny, mieliśmy tutaj odbijanie i te knoty przychodziły. Wczoraj natomiast w nocy, cena nam tutaj wybiła tą linię trendu, zamknęła się poniżej, ale w kolejnej świeczce już wróciła nam powyżej tej linii trendu, więc nie mieliśmy potwierdzenia w postaci kolejnej świeczki 4-godzinnej na dalszy ruch spadkowy. Dalej jesteśmy również w tej strefie, którą wyznaczyłem tu już w zeszłym tygodniu. Pamiętacie, kiedy mieliśmy ten ruch wzrostowy, mówiłem o tej strefie, że ona będzie dalej trzymała cenę w potencjalnych ruchach dalszych wzrostowych. No i jak widać, dalej ją respektuje, no bo nie została ona wybita. I co tu widzimy? Po raz kolejny cena nam wróciła powyżej tej linii trendu. I teraz dalej, jeżeli chodzi o potencjalne dalsze spadki, no to moim zdaniem, jeżeli jeszcze raz zobaczymy zejście, to już będzie finalne zejście i wtedy zobaczymy kolejne zejście już mocniejsze, wybijające ten dołek 37 tysięcy i kierunek 36 200, to jest pierwszy przystanek. Natomiast w dalszych ruchach spadkowych, to co mówiłem Wam wcześniej, 31 200, nawet 29 400, w takim, powiedzmy, mniej optymistycznym scenariuszu spadkowym. Z dużego interwału może się tutaj robić właśnie Wyckoff. O tym też Wam chyba ostatnio mówiłem. I w sobie taki proces akumulacji według Wyckoffa, którego wybicie powyżej 45 tysięcy będzie bardzo dobrą informacją dla rynku. Natomiast wiemy, jakie mamy teraz czasy. Czasy kryzysu, wojny za naszą wschodnią granicą. Oczywiście to również odbija się na rynku kryptowalut i na innych rynkach. Więc jest duża niepewność. I też nie ma co w tym momencie oczekiwać jakichś spektakularnych wzrostów, dopóki ta sytuacja się nie unormuje. I może właśnie to być ten czas akumulacji na Bitcoinie i na innych aktywach, przez co będziemy widzieli po prostu nudę przez najbliższe, powiedzmy, kilka tygodni i ruch boczny z mniejszymi i większymi wybiciami, na których również będzie można zarabiać, czy to na futures, czy na spot. Aktualnie, z tego co widzimy, mieliśmy tutaj spadki z tej pierwszej strefy do strefy, która utrzymała nam cenę i ok, i teraz lokalnie mamy opór i strefę wyznaczoną przeze mnie z mojej autorskiej strategii właśnie tutaj, czyli pokrycie dwóch tak jakby elementów. Jeden to element związany z typowo z analizą techniczną, jest on dla mnie mniej istotny, natomiast bardziej istotny jest ten element związany z moją strategią. No i tutaj właśnie jest to strefa, która będzie trzymała cenę na spadki, to znaczy może zatrzymać ten potencjalny ruch wzrostowy po wybiciu tego boksa i tutaj nam może właśnie cena odbić. Istotne będzie, co wydarzy się później. Czy zobaczymy odbicie i kontynuację? Jeżeli tak, no to zejście poniżej tego dołka będzie kolejnym potwierdzeniem. Wybicie tego i jeszcze kolejnym potwierdzeniem, tak? Czyli dojście do tej linii trendu. Nawet cena wtedy nie będzie musiała wybijać tej linii trendu, aby dojść do wyznaczonego poziomu 36 tysięcy dolarów, ponieważ dalej może gdzieś tutaj, powiedzmy, w ten sposób to się odbyć w najbliższych, powiedzmy, 2-3 dniach. No ale potem wybicie tej linii trendu ewentualnie i tego wsparcia tutaj 35, to już jest dla mnie otwarta droga do 31 tysięcy dolarów. I to jest ten scenariusz właśnie negatywny, na którego trzeba również
zwrócić uwagę, oczywiście ja na to zwracam, pamiętajcie zresztą, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne, no ale to są dla mnie potwierdzenia, które mogą po prostu popchnąć ten rynek dalej w dół, no i wtedy alty oczywiście również zostaną po dupie, więc pamiętajcie również o zabezpieczaniu swoich pozycji na spocie, aby nie kisić tych swoich altów na stracie przez kolejne kilka tygodni, czy nawet miesięcy, bo tak również może być, bo to was po prostu będzie wykończało psychicznie. I dajcie znać, jak wy się czujecie, kiedy kupowaliście gdzieś tam na górce i rynek nie odbija, jak się z tym czujecie. No to jest duży problem. Na pewno z punktu widzenia psychologicznego u większości osób tak po prostu jest. Takie są fakty. Ok, więc jeżeli chodzi o potencjalny dalszy scenariusz wzrostowy, ten bardziej optymistyczny, no to ok, mamy tutaj dojście, odbicie i cena nam to wybija. Spoko, fajnie, potem mamy 42 tysiące, może być retest i to jest strefa, która będzie znowu trzymała cenę nam na spadki, skąd możemy zobaczyć większą korektę lub po prostu korektę przed dalszym ruchem wzrostowym. I kolejny opór mamy 45, 46, 700. To są strefy, gdzie ja będę po prostu częściowo realizował zyski z potencjalnych longów, zarówno jeżeli chodzi o zakupy na spocie, jak i po prostu typowo na Bitcoinie czy na ETH, czy grając na futures. A propos giełdy futures, grania na futures, ja osobiście gram na giełdzie Bybit, do której link znajdziecie w opisie, a jeżeli chodzi o spot, no to zdecydowanie giełda Binance, do której link również macie w opisie. Więc tak naprawdę czekamy na potwierdzenia, dalej mamy tą konsolidację, dalej rynek jest w trudnej sytuacji. I to, co wam pokazałem, to, co wam wyrysowałem, to są potwierdzenia, na które ja czekam, aby podjąć, powiedzmy, konkretniejsze kroki, jeżeli chodzi o swoje portfolio. Natomiast krótko można zagrywać tutaj pozycje, czy na wzrosty, czy na spadki, zarówno na Bitcoinie, ETH, czy na jakichś altcoinach. Ale patrząc z perspektywy długoterminowej, musimy tutaj poczekać na kilka potwierdzeń, aby myśleć o potencjalnych dalszych wzrostach, ale również jeżeli chodzi o spadki i dalszy proces akumulacji. Na pewno ciężko będzie, jeżeli cena wybije na przykład tą zieloną strefę, spadnie poniżej 27 tysięcy, to już będzie naprawdę ciężki czas dla rynku kryptowalut, dla altcoinów, bo dostaną one po dupie kilkadziesiąt procent minimum kilkadziesiąt procent, nie wiadomo w sumie ile, nie, ale jak powiedzmy 40-70% od aktualnej ceny byłoby jak najbardziej możliwe, jeżeli chodzi o alty, gdyby cena nam zjechała właśnie poniżej tego ostatniego tutaj wsparcia dla ceny, nie z punktu analizy technicznej, ale ze strategii, z których ja dla siebie korzystam. Ok, przejdźmy do analizy ETH i a propos zresztą strategii, z których ja korzystam, stworzyłem dla was kursy, które znajdziecie na mojej stronie łukaszpachowski.pl, gdzie uczę właśnie tych strategii, na podstawie których robię te, zresztą jak widzicie, często skuteczne analizy. Wraz z kursem otrzymujecie również dostęp do przypisanych danych grup, moich prywatnych analiz, czy to futures, czy spot premium, wszystko to jest opisane tutaj w zakładce moje kursy, zarówno kursy są miesięczne od podstaw, jak i 3-miesięczne zaawansowanymi strategiami tradingowymi, na podstawie właśnie których robię te analizy. Więcej informacji na mojej stronie, a w razie pytań piszcie na Insta. Ok, przejdźmy do analizy ETH. Jeżeli chodzi o ETH, mieliśmy wcześniej te wzrosty tutaj, cena nam zawróciła do wyznaczonej tej strefy, skąd mieliśmy wybicie i znowu cena nam wróciła do tej strefy, która trzyma nas w tym momencie jeszcze wzrostowo. Gdyby cena nam zaczęła kontynuować ten ruch spadkowy i zobaczymy właśnie zejście poniżej 2509, no to spokojnie według mnie te dwa targety powinny w takim krótkim ruchu shortenskim zostać osiągnięte i kolejny poziom przy ewentualnych dalszych ruchach spadkowych to już mamy okolice 2280 i później wsparcia z punktu widzenia analizy technicznej są właśnie na tych dwóch, w zasadzie to trzech czarnych poziomych liniach, a jeżeli to nie utrzyma, to lecimy do 1960-1830. W ruchu wzrostowym, optymistycznym, kiedy rynek miałby nam odbić i zobaczymy właśnie kolejny ruch wzrostowy powyżej 2670, możemy zobaczyć 2800-2895 i tu jest strefa dla mnie również na realizację zysków. Czyli również wyrysuję wam podobnie, jeżeli zobaczymy ruch kolejny, to możemy zobaczyć właśnie dojście do tego poziomu, a w mocniejszym ruchu wzrostowym właśnie do tej tutaj strefy. Gdyby rynek miał nam jednak lecieć w dół, to spokojnie tutaj właśnie dojście do, po wybiciu tego tutaj dołka, dojście do jednego poziomu, do drugiego poziomu, w ekstremalnym, mocniejszym ruchu 2278 może nam zatrzymać cenę i gdyby to zostało tutaj wybite, to lecimy właśnie do tej tutaj strefy, która będzie trzymała przed dalszymi spadkami. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ETH. Zobaczmy, co na docie.
Zobaczcie. Mówiłem Wam ostatnio, że to jest strefa, która trzyma cenę na spadki. Najpierw było to wyrysowane w ten sposób, mieliśmy spadki z tego, potem Wam powiedziałem ostatnio, że również jest to strefa na spadki i mam cena nam stąd spadła. Jeżeli mielibyśmy myśleć o dalszych wzrostach, ok, fajnie, tutaj mamy, żeby sobie wyrysować linię trendu z punktu widzenia analizy technicznej, że cena nam tutaj będzie respektowała tą linię trendu na tę chwilę, taką lokalną wzrostową. No i zaraz jeszcze raz zejście poniżej tego dołka, tutaj 16,70, otwiera drogę do tego poziomu, do tej strefy tutaj, w okolice 15-14 dolarów. Jeżeli to nie wytrzyma, to 12,70. I teraz znowu, jeżeli myślimy o dalszych ruchach wzrostowych, no to tu jest strefa trzymająca cenę na spadki, znaczy to już nam utrzymało, pociągnęło ten ruch spadkowy, natomiast tutaj mamy wsparcie, opór dla ceny, dopiero wybicie tego oporu otwiera drogę do 12,22 i tutaj tej całej strefy, tego powiedzmy 23,25. Zobaczmy, jakie alty wybraliście w komentarzach. Oczywiście dziękuję za Wasze wsparcie, łapki w górę, za łapki w dół, których nie ma, bo YouTube zamknął, zablokował. Ok, Luna, tak jak mówiłem, Luna jest dla moich partnerów edukacyjnych, więc nie. Shimi, dobra, zaraz zrobimy chili za, jak ty jesteś mordo zapakowany w tego chili za grubo. Omi, tak, widzę, że to jest, są chyba dwa komentarze na Omi, więc zobaczymy sobie Omi, czyli za Solana również jest w pakiecie spod premium, który jest opisany na mojej stronie w zakładce moje kursy, zobaczcie sobie. Więc mamy ICP, Omi i Chiliza. Więc patrzmy sobie tak. Czyli swoją drogą, nie wiem, czy wam to ostatnio pokazywałem, czy nie, no ale wejście było tutaj perfekcyjne. I TPK również osiągnięte. 64%. Przyjmij, daj znać, czy z tego na siebie skorzystałeś. No bo to wejście było wyznaczone już dosyć dawno. Tak jak mówię, pięknie, cena nam stąd spadła, więc może było właśnie flipa zrobić do tego poziomu, sprzedać. Mamy 50%, potem odkupujemy około 10-15, no i jest gitarka. Potencjalne zejście do tego poziomu tutaj może nastąpić, jako potencjalny dalszy ruch wzrostowy. No i kolejny tepek, nie, to był tepek stąd, wcześniej ogarnięty. W sumie tu jest ogarnięte fajnie, tu cena może iść dalej, z tego co widzę. Tu też kolejny tepek okolice 30 centów. 29. Tak bym to widział, jeżeli zobaczymy właśnie dalsze wzrosty na rynku. Ok, tak to wygląda. Lokalnie możemy zobaczyć jeszcze spadek, jakieś 8% do 17, a gdyby rynek miał się zawalić, to lecimy tutaj do okolic 11 centów. Omi, tak? Omi. Kiedy jest strasz? Omi. Czy on, omi? Omi ekomi, tak? To było to. O Jezu, czekajcie, bo to jest na... A, okej, okay, bo to jest taki dosyć... Z tamtego roku, dobra. Dobra, jeżeli chodzi o potencjalne nasze spadki, to są te dwa poziomy tutaj. Tutaj bym szukał realizacji zysków, jeżeli chodzi o OMI. No, zobaczmy na interwale tygodniowym, czy coś ciekawego tu widać. No i drugi poziom właśnie tutaj. Potencjalna strefa zakupowa. Coś jeszcze niżej. Na razie nie. I jeszcze jeden poziom tutaj wyznaczyłem. 0023 to są potencjalne poziomy na zakup. Z tych poziomów to są poziomy na realizację zysków, gdyby cena nam nie spadała tutaj niżej. Jeżeli cena nam tutaj gdzieś zjedzie, będą zakupy na tych poziomach, no to wtedy piszcie, to zobaczymy, gdzie lokalnie można właśnie zrealizować zyski z takiego ruchu. I co tam jeszcze było? Czyli z OMI, a ICP, tak? ICP. Mamy. Ok, były wyznaczone poziomy. Te dwa, w zasadzie, a tutaj mieliśmy, ok, był long na 70%, nie wiem kiedy tą analizę dla Was zrobiłem, był wyznaczony drugi poziom, również, mamy ładne odbicie o 35%, no i w przypadku kolejnego ruchu, no to właśnie kolejnego ruchu na rynku spadkowego o okolice 11 dolarów. Spoko tu, jeżeli chodzi o potencjalne poziomy na realizację zysków, no i lokalnie, tutaj w ten sposób, tak to bym widział z tego, co dzieje się i działo się w tym momencie. Bo fajne poziomy były wcześniej. Dajcie znać, czy z tego skorzystaliście dla siebie. Ok, to by było na tyle. Widzimy się w środę w kolejnej analizie rynku kryptowalut. Także subskrybujcie kanał, obserwujcie Insta łukaszpawłowski.pl. Jeżeli macie pytania, chcecie zrobić swoją edukację, to wiecie, co robić. Piszcie, wbijajcie na moją stronę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.